odkryłem jego, bo miał przykryte głowę takim jakim miałem butnem, dotknąłem ręką, patrzę, ciało zimne. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu magazynu kryminalnego 997. Dziś w programie o dwóch od lat niewykrytych sprawcach zbrodni. W kwietniu 2000 roku w Warszawie obok elektrociepłowni Żerań znaleziono 60-letniego Antoniego Krasińskiego. Z kolei w październiku 2001 roku ofiarą zbrodni stał się mieszkaniec Gdańska 62-letni Janusz Rams. A magazyn zaczynamy od prezentacji listy 10 najbardziej poszukiwanych przestępców w Polsce. Tyburek. Taki pseudonim nosi Andrzej Tyburski z Warszawy. Jest poszukiwany m.in. za zabójstwo policjanta w Mikołajkach w 2002 roku. Od 1996 roku jest nieuchwytny dla policji Mariusz Wroński z Malborka. Ma na swoim koncie wiele przestępstw, m.in. zabójstwo. Kolejny poszukiwany, również za zabójstwo, to Marcin Kropidłowski z Kartuz. Od 2001 roku poszukiwany jest listem gończym obywatel Ukrainy Jewgenij Nagoriański. To następny podejrzany o zabójstwo. Kolejny z listy najbardziej poszukiwanych za zabójstwo właśnie przestępców w Polsce to Kazimierz Kościelniak z Mszany Dolnej. Tomasza Kuflowskiego poszukuje prokuratura apelacyjna w Katowicach za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Janusz Piegzik z Jaworzna ukrywa się od 8 lat. Ostatnim poszukiwanym jest Piotr Kupiec z Kielc, podejrzany m.in. o zabójstwo i usiłowanie drugiego. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Witam Państwa serdecznie. Po raz pierwszy w tym roku publikujemy listę najbardziej poszukiwanych przestępców w Polsce. Listę tę przygotowujemy wspólnie z Komendą Główną Policji w Warszawie, a jak pewnie Państwo się zorientowali, mówiąc w cudzysłowie, wielu z tej listy gościło w naszym magazynie. Między innymi za tydzień będziemy poszukiwać jednego z tej listy, Marcina Kropidłowskiego z Kartuz, a za kilka tygodni przedstawię kolejną listę najbardziej poszukiwanych w Polsce. Był bardzo pracowity i uczciwy, a także niekonfliktowy, nie miał wrogów. Tak można przeczytać w policyjnych aktach zamordowanego 62-letniego Janusza Ramsa. Gdańsk. 7 lat temu. Październik 2001 rok. Wstąpiłem do mojego szwagra. No i chciałem go tam spotkać, porozmawiać z nim, wchodzę, zapukam, pukam, nikt nie otwiera. Dzwonię na dzwonek, nikt nie otwiera. To była godzina gdzieś około 15. Mógł pójść po zakupy czy gdzieś, no nie wiem. I tak odruchowo nacisnąłem na klamkę, drzwi się otworzyły. Co mi się stało? Myślałem, że on może śpi. On leżał na podłodze. Myślałem, co się stało? Przecież pijany nie był, bo on nie pił nigdy alkoholu, nie? Bałagan taki jest okropny. I coś mi tak skrnęło. Odkryłem jego, bo miał przykryte głowę. Takim jakimś białym tym płótnem. Coś tam było, nie zwracałem uwagi, tylko że patrzę, dotknąłem ręką, patrzę. Ciało zimne. Kilkanaście minut później.
skończyłeś? Tak, tutaj tak. No i? Mężczyzna, jak widzisz, po temperaturze wątroby wiemy, że zgon nastąpił jakieś 6 godzin temu. Mnóstwo ran kłutych, zapewne jedna z nich była przyczyną śmierci. Obrażenia na przedramionach, a więc pewnie się bronił. Będę go miał na stole, to powiem więcej. Mhm. A ty mu to położyłeś na twarzy? Nie, tak było. A co jest? No wiesz, zdarza się, że ofiara zna mordercę. Wtedy ten kładzie coś takiego na twarz. No ale może to tylko przypadek. Ale zabezpieczcie tę chustkę, dobrze? Okej. Okay. Panie sierżancie, można? Tak. Proszę zobaczyć. To tu jest około 40 tysięcy. Co dziwne, w saszetce jest 2,5 tysiąca. To chyba nie był robnych. No właśnie, chyba. Facet leży w butach. Znaczy, że szykował się do wyjścia, albo dopiero co wrócił. Mógł zaskoczyć włamywacza, no i doszło do walki. Tamten przestraszony zamordował i uciekł, nic nie kradnąc. Wszystko wskazuje na to, że morderca znał ofiarę. Masz tu coś? Zabezpieczyłem tu ślad ucha. Aha. A na klamce? Nic, wszystko zamazane. Ślady włamania? Typowych nie ma, ale przyjrzałem się zamkowi. Wydaje mi się, że ktoś przy nim grzebał. Prawdopodobnie wytrych. Jak go rozbiorę, będę miał pewność. Dzień dobry. Nie za bardzo. No tak. To pan znalazł zwłoki. Wolałbym nie, ale tak się stało. Rozumiem. A mógłby pan mi coś powiedzieć o zmarłym? No to był porządny człowiek. Szwagier wrogów nie miał, bo nie ma takich kolegów, żeby mógł jakimś być wrogiem czy coś takiego, nie? Dzieci on nie miał. Miał żonę, która, cholera, 17 lat od niego była starsza. Ale ona miała dzieci z pierwszego małżeństwa. Pracował w stoczni, a jak przyszedł na emeryturę, no to pracował w takim gospodarstwie szklarskim. Wieczorem zbierał puszki. On musiał mieć trochę pieniędzy, bo przecież nie pił. Wie pan co, bo ja to jestem sąsiadką z góry. No i? On był bardzo dziwny człowiek, on był taki bardzo ostrożny, wie pan, nikogo nie wpuszczał do domu. A po 22 to zamykał w ogóle całą kamienicę, cały dom i już obcy w ogóle nie wszedł, wie pan? Ale czy to ma jakiś związek ze sprawą? No wie pan, chyba ma, dlatego że któregoś dnia tam zeszłam do niego. Dzień dobry, panie Januszku. Dzień dobry. Może mi pan pomóc do 5? Bardzo mi przykro, ale nie mam. Ale wie pan, no pan nie ma. Koniec. Tak się zdarzyło, nie ma. Do widzenia, pani. Potem powiedział, że on nie chciał, żeby ci ludzie, co byli tam od tego jego wnuczka z więzienia, żeby wiedzieli, że on ma pieniądze. No. To wszystko? No wie pan, no jeszcze niech pan zapyta tego spod Trójki, bo on też tam kiedyś miał z nim jakiś kontakt taki i też coś chyba może powiedzieć na ten temat. Nie wiem, czy to ważne. No, niech pan mówi. Wszystko może się przydać. Wracałem z zakupów. Panowie kogoś szukają? A co cię to interesuje, dziadu? Dobra, spokojnie. No i poszli sobie potem. A widział ich pan jeszcze? Potem? Ani przedtem, ani potem i niech już tak zostanie. Dobrze, gdyby pan sobie coś jeszcze przypomniał... Tak, dam znać. Kilka godzin później, komenda policji w Gdańsku. Nie biegaj tak, bo się spocisz. Co masz? No to tak. Byłem u tego wnuczka, co buje na wolności. Chłopak zeznał, że umówił się na bazarze z dziadkiem, który miał mu kupić kurtkę. Należy się poczuł i został w domu. A widzisz? Mówiłem ci, że dziadek wrócił za wcześnie do domu i nadział się na włamywaczy. A co z tym drugim? Za pół godziny do niego idziemy. Godzinę później. Więzienie w Gdańsku.
Siadaj. Kordek akurat wychodził, no to mu powiedziałem, żeby się skontaktował z dziadkiem. Bo tylko on mógł mi pomóc, nie? Ty, a co zrobisz, jak wyjdziesz? Stary. Nawalę się jak świnia. Ty, a nie mógłbyś się kopsnąć do mojego dziady? Żeby załatwił tam jakieś zaświadczenie od lekarza, że jest chory, potrzebuje opieki. To może by mi skrócili odsiadkę. No i mógłby lepszego papugę naraić, nie? A co ja z tego będę miał? Nie pękaj, stary, jak go dobrze nakręcisz, to i dla ciebie coś skapnie. Sztama? No i się zgodził. Fajnych żeś gości dziadkowi naraił. Nie ma jak rodzina, co? No i gdzie się tak śpieszysz? Z dziewczyną się umówiłem. Dlaczego uciekałeś? Z przyzwyczajenia. Masz strasznie złe nawyki. Widocznie pudło mnie nie wychowało. Trzeba było się lepiej starać. Powiedz mi coś o Januszu Remsie. Co cholera? No nic. Wiedziałem, że z tego nie będzie nic dobrego. Zanim wyszedłem z pudła, kumpel mnie jeszcze poprosił, kumpel z celi, żebym dziadka odwiedził. Chodziło o zwolnienie lekarza. No ja rozumiem. Powiedz lepiej, z kim tam byłeś. Z nikim. Sam byłem. Jak to sam byłeś? Jak ja mam świadków, że byłeś z kimś? Bzdura, sam byłem! No wiedziałem, że to się szybko nie skończy. Dobra, zawijamy go na komendę. Kilka tygodni później, komenda policji w Gdańsku. Mamy testy DNA. To nie Kordek. No to super. To teraz już nie mamy się na czym zawiesić. No nie wiem, może przypomnij jeszcze raz przebieg całego dnia. No może coś pominęliśmy. No to tak. Było to blisko 7 lat temu. Gdańsk, 30 października 2001 roku. Janusz Rams, jak zwykle o 5 rano, wyszedł z domu w Gdańsku przy ulicy Brzozowej. Kilka minut później pojawił się na bazarze przy ulicy Białej. Pojawiał się tu codziennie, nawet jeśli nie potrzebował nic kupić. Tego dnia umówiony był z wnuczkiem, który jednak na bazarze nie pojawił się, dlatego też Rams szybko powrócił do domu i zapewne zaskoczył włamywaczy. Tak hipotetycznie mogły wyglądać tragiczne zdarzenia sprzed 7 lat w Gdańsku. Hipoteza włamania do mieszkania pod nieobecność gospodarza jest bardzo prawdopodobna, tak jak bardzo prawdopodobne jest to, że gospodarz nakrył włamywaczy w domu, którzy nagle się przeistoczyli w bandytów, bądź też czekali na swoją ofiarę. Mogło tak być, aczkolwiek w tej sprawie jest więcej wątpliwości. Do tego zdarzenia mogło dojść zarówno rano, w dniu 30 października 2001 roku, jak i też wieczorem. Janusz Rams był w chwili zabójstwa był ubrany, tak jakby wrócił bądź miał zamiar wychodzić. Rzeczą charakterystyczną jest to, że przez całą noc właściwie paliły się światła w jego domu, więc do tego zdarzenia właśnie dlatego mogło dojść również wieczorem. Zagadką dla nas jest to, że z mieszkania nie zginęły żadne wartościowe rzeczy, pomimo że tam, gdzie była penetracja robiona, w barku znajdowały się na przykład koperta z pierścionkami, z biżuterią złotą, a na stole w kuchni leżała saszetka, w której znajdowały się dość znaczne pieniądze. Liczymy na to, że telewidzowie być może rozpoznają człowieka z portretu pamięciowego, który jest prezentowany w programie. Jest to jedna z osób, która była widziana na klatce schodowej w
parę dni przed śmiercią Janusza Ramsa może mieć związek ze zdarzeniem. Być może ktoś wie, co działo się z Januszem Ramsem po godzinie 18 w przededniu zbrodni, kiedy to wychodził z domu, wychodził, widziała go sąsiadka, kiedy szedł w kierunku dworca PKP. Nie wiemy, z kim się Janusz Rams na kilka dni, w ciągu tych ostatnich dni przed śmiercią, z kim się spotykał, z kim miał kontakt. Być może to właśnie te osoby mają jakiś związek z jego śmiercią. Sprawa, którą za chwilę Państwu przedstawię, na początku wydawała się bardzo prostą. Zabójstwo bezdomnego w stolicy, sprawcy właściwie sami włazili policji w ręce. Tak się wydawało, bo od 7 lat nie zatrzymano morderców i sprawców zabójstwa Antoniego Krasińskiego. Warszawa. Blisko 8 lat temu. Okolice elektrociepłowni Żerań. Jest 22 kwietnia 2000 roku. Około godziny 17.30. Popiło się, kolego? Chłopaki! Zbieramy się! Tato, jeszcze trochę! Jeszcze chwilę, proszę pana! No dobrze, nie przeciągajcie struny. Dzisiaj akurat mam mało czasu, no. Jezus! Przepraszam, ma pan tu jakieś radio? Nogi pan pokoju, jakbyś pan tak latał. Siadaj pan. Nie, źle mnie pan zrozumiał. Niech pan dzwoni na policję. Chyba znalazłem nieboszczyka. Kilka godzin później, Zakład Medycyny Sądowej w Warszawie. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry. Mamy już coś na jego temat? Śmierć nastąpiła wskutek rany kłutej szyi. Ponadponiczne obrażenia wewnętrzne, połamane żebra, uszkodzone nerki i jelito. We krwi stwierdziliśmy 1,3 promila alkoholu. Ofiara była bita, kopana, być może z użyciem jakiegoś narzędzia, może kija. Coś jeszcze? Tak, to bardzo charakterystyczne i może być przydatne. Denat nie ma kciuka prawej dłoni. Ale to jest stara rana. Znaleźliśmy też oparzenia w okolicach uszu. Ogólny stan ciała, no i ubranie może sugerować, że to była osoba bezdomna. Nazajutrz. Komenda stołeczna policji. Ja już znam pełny raport z sekcji. A wy co macie? Laboratorium potwierdziło, że krew na ostrzu noża należy do ofiary. A niestety nie ustalono osoby, która zostawiła ślady na szklance. Ciągle szukamy. Możemy się tylko domyślać, że zabójstwo sprowokowane było nadużyciem alkoholu. Co do motywu, no to trudno powiedzieć. Może awantura, może jakieś szczeniaki chciały się popisać. A co z dowodem? Właścicielem dowodu, który znaleźliśmy w pobliżu miejsca zbrodni, jest niejaki Leszek Mozga. Niestety nic o nim nie wiemy. W każdym razie ten ze zdjęcia no, nie jest zbyt podobny do naszego delikwenta. W kanałach przy elektrociepłowni nocuje wielu bezdomnych, więc ciągle szukamy. Wysłaliśmy też funkcjonariuszy do oddziału Monaru. Hades. Mhm. Może tam będą mogli nam jakoś pomóc. No. Dobrze, i wyślijcie też patrole ze zdjęciami Denata do okolicznych sklepów. Może tam go ktoś rozpozna. Dobra. Tak jest, szefie. Jasne. Warszawa. Okolice elektrociepłowni Żerań. Kilku policjantów 8 Wydziału Kryminalnego próbowało ustalić personalia ofiary. Dzień dobry. Przepraszam, rozpoznaje pan może osobę ze zdjęcia? Tak, tamte. Często pilnował samochodu wynajęty tutaj na parkingu. A może pan coś więcej powiedzieć? No nie bardzo. Kilka razy zaprosił na minę. Przedstawił się jakoś, czy...? Na imię miał Antek, a nazwisko coś na K. Krasiński. Cieszył się, że może dorobić to parę złotych. A wie pan może, gdzie mieszkał? Proszę panią, a
kto tu się pyta o takie sprawy? Podwałek i do widzenia. W porządku, dziękuję. Jak ustalono, 60-letni Antoni Krasiński był mieszkańcem dawnego województwa łomżyńskiego. Ostatnio szukał dorywczych zajęć w Warszawie, pilnował samochodów, bądź też zbierał opakowania. Nie ustalono do końca, gdzie mógł mieszkać. Komenda Policji w Warszawie. Majewski? Dobre wieści, szefie. Mamy tożsamość sztywnego. W Warszawie mieszka jego córka. Spróbujemy zaprosić ją na oględziny, no ale nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Mhm. Co więcej, mamy właściciela dowodu. No dobra. Podchodzę do was. No i co, panie Mozga? No, mówiłem już przecież, że... Nie znam tego człowieka. I nigdy go nie widziałeś? Nigdy. Wiemy, że bywał w Hadesie. Dużo ludzi się tam kręci. To jak nam wytłumaczysz fakt, że znaleźliśmy przy nim twój dowód osobisty? Ktoś mi go ukradł. Może on? Nie wiem. Tydzień temu popiłem mocno na Służewcu i obudziłem się w jakimś kiblu. Nie miałem mojej kurtki. Ktoś mi ją zdał. A w kurtce miałem dowód. Niezły kit wciskasz. I pewnie nic więcej nie pamiętasz. Jak sobie coś przypomnę, od razu panom powiem. Masz szczęście, że nie znaleźliśmy twoich odcisków palców na szklance. Bo z tego byś się już nie wywrócił. Co mnie pan straszy? Ja jestem spokojnym człowiekiem. Dobra, możesz iść. Ale jak sobie coś przypomnisz, albo czegoś się dowiesz, daj nam znać. Równie dobrze to mogło spotkać ciebie. Jak nie Mozga, to kto? Kanały ciepłownicze elektrociepłowni Żerań. Zdarzenia, które teraz przedstawimy, są tylko naszą telewizyjną hipotezą. Wojtek! Mam na wino. Ja też mam, ale nie mam kolej. Co sobie weź? To idziemy. Trochę mokro w dupę tutaj, nie? Ale dobrze, że jest dobra pogoda, no. To co? Ej, brutasy, wyskakiwać z kabony i wąt stąd. Nie mamy pieniędzy. Czy jest na moim podwórku jeszcze wrzeć? No dawaj kasy, brudasie, ale już. Jaką kasę? Sprzedaj sobie butelki. Sprzedać butelki, brudasie? Sprzedać butelki? W tej sprawie przyjęliśmy hipotezę, że zabójstwa dokonała młodociana grupa przestępców, którzy to, mówiąc ich slangiem, czyszczą miasto z chwastów. No ale może być też i zupełnie inny przebieg tego zdarzenia. Kłopot w tej całej sprawie sprawia nam fakt, że nie mamy zdjęcia ofiary, więc trudno to będzie o świadków, chyba że bezpośrednich świadków tego zdarzenia. Rzeczywiście jedna z przyjętych wersji śledczych mówi o tym, że mogło być to zabójstwo dokonane przez grupę młodych ludzi. Świadczy o tym chociażby fakt, że mężczyzna ten został
brutalnie pobity. Był kopany, był bity po całym ciele, być może to przy pomocy rąk, nóg, być może użyto narzędzia typu kij. I rzeczywiście miał szereg obrażeń wewnętrznych i jak określił lekarz w sekcji zwłok, to te rozległe obrażenia wewnętrzne były bezpośrednią przyczyną zgonu, a nie rana kłuta, którą zauważyła osoba, która znalazła ciało. Mężczyzna był od kilku lat bezdomny, kręcił się w pobliżu kanałów ciepłowniczych, pomieszkiwał w jednej z noclegowni. Zbierał złom i makulaturę. To mogło być, że tak powiem, powodem, że nie podobał się jakiemuś młodzieżowemu środowisku i rzeczywiście młodzi ludzie mogli dokonać tego brutalnego zabójstwa. Druga z wersji to wersja, że mogło dojść do jakichś porachunków zakrapianych alkoholem. O tym świadczy fakt, że we krwi zmarłego było ponad 1,3 promila alkoholu. Na koniec naszego programu mam chyba dla Państwa dobrą wiadomość. Otóż od lutego emisje magazynu 997 rozpoczynać się będą o godzinie 22. Za tydzień będę prosił Państwa między innymi o pomoc w zatrzymaniu Marcina Kropidłowskiego, który znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych polskich przestępców.